weterani II Korpusu, zapraszają na mszę świętą w intencji poległych żołnierzy polskich w bitwie pod Monte Cassino w 1944 roku. Jutro, w niedzielę 23 maja o godzinie 11 w kościele świętego Kazimierza przy Roncesvalles Avenue w Toronto. Konsulat Generalny Polski w Toronto informuje, że wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się 20 czerwca. W Kanadzie głosowanie odbędzie się 19 czerwca. W Konsulacie Generalnym w Toronto przy 2603 Lakeshore Boulevard West głosowanie odbędzie się w godzinach od 6 do 20. W głosowaniu mogą brać udział obywatele polscy posiadający ważny polski paszport, którzy zostaną wpisani na podstawie osobistego zgłoszenia do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej do dnia 17 czerwca. Dodatkowe informacje dotyczące wyborów znajdą Państwo na stronie internetowej konsulatu. Zawiadamiamy Państwa, że doroczny Festiwal Kultur Karasaga 2010 odbędzie się w dniach od 28 do 30 maja. Uroczyste otwarcie polskiego pawilonu mieszczącego się w Tomken Twin Arena przy 4499 Tomken Road nastąpi 28 maja o godzinie 19.30. W czasie festiwalu wystąpią polonijne zespoły pieśni i tańca, Świarni z Kanady, Radość Joy, Kujawiacy, Krakowia, Źródło i Ludowa Nuta. Paszporty uprawniające do zwiedzania wszystkich pawilonów można nabyć w przedsprzedaży po $10, przy drzwiach $12. Twórcy sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego zaproszeni są do prezentacji swoich prac, a firmy do reklamy swoich ofert. Biznesy znajdujące się na plazie przy 3145 Dundas Street West w Mississadze na zachód od Winston Churchill zapraszają dzieci i rodziców na Dzień Dziecka w sobotę 29 maja w godzinach od 10 do 15. Wśród atrakcji będzie zamek Disneya i wóz strażacki, wata cukrowa i cukierki oraz drobne nagrody dla wszystkich dzieci. O godzinie 14.30 losowanie Nintendo DS, wstęp wolny. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Polskiego Pochodzenia zaprasza na spotkanie z pułkownikiem Krzysztofem Królem, byłym asystentem dowódcy Polskich Sił Lądowych w sobotę 29 maja o godzinie 10, rejestracja o godzinie 9.30 w Canadian Forces College przy 215 Yonge Boulevard w Toronto. W programie dyskusja na temat znaczenia stosunków między Europą i Kanadą, rola Polski oraz nas, Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w tych relacjach. Szczegółowe informacje na podanej stronie internetowej. Katolickie Studium Młodych ma przyjemność poinformować Państwa, że czerwcowo-lipcowe wydanie magazynu Rodzina będzie zawierać w całości materiały poświęcone tragedii narodowej pod Smoleńskiem. To specjalne, pamiątkowe wydanie zawierać będzie także płytę DVD, na której znajdą Państwo nagranie mszy świętej z udziałem premiera Kanady i ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej. Więcej informacji na stronie ksmradio.com. To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się z Państwem, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.